Witam serdecznie na kanale Yellow Smile. W dzisiejszym materiale chciałem krótko opowiedzieć, czy dopowiedzieć o urządzeniu, którym jest ozonator. W ostatnim filmie dotyczącym maseczek antywirusowych omawiałem krótko jego właściwości, natomiast bardzo podstawowo, a dzisiaj chciałem to wytłumaczyć pełniej, bo niewiele osób zdaje sobie sprawę, że takie urządzenie istnieje. Możemy je używać w gospodarstwie domowym i co one nam może wnieść do naszego życia. Więc to jest takie proste urządzenie. Koszt w zależności od rodzaju, modelu i ilości wytwarzanego ozonu w jednostce czasu to może kosztować od 200 do, no wiadomo, te profesjonalne już nawet kilku tysięcy złotych. Ten egzemplarz, który tu mam, w zupełności wystarczający do potrzeb domowych, to jest około 350 zł. Tutaj jest podane wydajność ozonu 400 mg na godzinę. Powiem szczerze, że w praktyce, kiedy na przykład ozonujemy sobie pomieszczenie, oczywiście nikt nie powinien w tym pomieszczeniu przebywać, bo ozon w dużych ilościach, w dużych dawkach może być toksyczny dla człowieka. Oczywiście to musielibyśmy być długotrwale narażeni na działanie tego ozonu, natomiast do czego go używa? Możemy wyozonować pomieszczenie, na przykład pokój dziecka. Oczywiście zamykamy wtedy pokój, zamykamy okno, ozonujemy sobie powiedzmy 30 minut to pomieszczenie. Wtedy zadaniem tego ozonu jest w pewnym rodzaju dezynfekcja pomieszczenia. Z drobnoustrojów, bakterii, wirusów, grzybów, roztoczy, wszelkich tego typu rzeczy, które gdzieś tam mogą negatywnie na nas wpływać w dłuższym odstępie czasu. To jest jedno z zastosowań, które często stosuję. Jednym z nich to jest również właśnie dezynfekcja tych maseczek wielokrotnego użytku przeciwwirusowo czy przeciwbakteryjnie. Można tym ozonować wodę. Do tego jest taki specjalny wężyk z kamieniem, który rozprowadza ozon we wszystkich kierunkach. Zaraz zaprezentuję, jak to działa. I pilocik. Po co mamy to ozonowanie wody? Tutaj zalecam poczytać bardziej szczegółowe i fachowe artykuły w tej sprawie. Jest tego mnóstwo w internecie. Natomiast taka wyozonowana woda również używana jest do dezynfekcji. Jest pozbawiona drobnoustroi, bakterii, pestycydów, wszystkich tych takich różnych rzeczy, które mogą tutaj wystąpić. Można ją również wyozonować przed jej spożyciem, jako forma pewnego rodzaju właśnie dezynfekcji wody. Można nią przemywać jakieś tam uszkodzenia naskórka, to też działa bakteriobójczo. Można nawet brać kąpiele w wodzie ozonowej, która ma na celu jakieś tam oczyszczanie i tak dalej. No jest tego bardzo dużo. Ja pokażę, jak to działa. Więc mam tutaj taki wężyk. Go zwyczajnie wprowadzam do wody. Zasilane jest urządzenie najzwyczajniej sieciowo i jest też pilocik. No, jeśli na przykład włączymy sobie wszystko, chcemy wyozonować pokój, żeby nie być w tym pokoju, to przy drzwiach możemy po prostu włączyć. A być może mi się już akurat bateria rozładowała, no ale nie szkodzi, włączymy to tak. Zobaczymy, czy się... Tak, chyba bateria się rozładowała w pilocie. No mam już ze 3 lata to urządzenie, więc pilota rzadko kiedy używam, więc pilot ok. I tak ta woda się nam tutaj ozonuje, widać ładnie bulgocze. Od razu niemalże czuć zapach wydostającego się ozonu, to jest bardzo charakterystyczny zapach. No dla takiej ilości wody tak naprawdę wystarczy nam kilka minut, żeby ona była czysta. Wiadomo, gdybyśmy sobie przygotowywali wodę do kąpieli, to musielibyśmy poświęcić 20 minut, myślę, co najmniej. Tak samo z pomieszczeniami. No ja zazwyczaj takie pomieszczenie dziecka około 20 metrów kwadratowych ozonuję pół godziny. Wtedy jak się wchodzi do tego pokoju, no niewątpliwie bardzo, bardzo czuć ten ozon. Ja jeszcze dodatkowo, z uwagi na to, że mam tutaj wentylację z rekuperacją, wentylację mechaniczną, wyłączam wentylację na ten czas, po to, żeby mi wentylacja nie wyciągała tego ozonu na zewnątrz, tylko żeby on się skoncentrował po prostu w tym pomieszczeniu. Więc jeśli macie wentylację mechaniczną, to w ten sposób też zalecam zrobić, żeby ją wyłączyć, a potem
intensywnie przewietrzyć pokój, można włączyć wentylację mechaniczną, można nawet dodatkowo otworzyć okno, żeby wywietrzyć, nie wpuszczać tam od razu dziecka, nie używać od razu pomieszczenia, tylko dobrze to wywietrzyć. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o omówienie takiego urządzenia, którym jest ozonator. Ja go tutaj już wyłączę. Nie ma potrzeby, żeby on pracował. Jeśli uważacie, że to jest przydatne, polubcie film, zasubskrybujcie, komentujcie, czy używacie tego typu rzeczy, bo wiem, że alergicy często korzystają z tego. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.